Zimny Filip czy gorący Josh? Kogo wybierzesz? Zimny Filip jest tak lodowaty, że może jeździć na łyżwach po asfalcie. Znam pewien sekret. Nie potrzebuję lodu. Sam mogę go zrobić. Gorący Josh też ma własny transport. Wszystko jasne. Zimny Filip tu był. Lecę! Wow, naprawdę jest gorący. Badania lekarskie nigdy nie są bezbolesne dla naszych bohaterów. Coś ci dolega? Wszystko jest super. Nie mogę narzekać. Chociaż ostatnio jestem bardziej gorący niż zwykle. Może krew mi się zagotowała. Lubię kąpiele we wrzątku. Wow, czy to twoja normalna temperatura? Tak. Siedź tu i się nie ruszaj. Twoje serce się pali. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zimny zastrzyk. Nie, proszę, tylko nie to! Tak, teraz jest o wiele lepiej. Będziesz trochę spokojniejszy. Dzień dobry. Coś ci dolega? Wow, ale zimne. Niech sprawdzę. Wszystko w porządku. Mam coś w sam raz dla ciebie. Zaczynamy? Może jednak nie ma takiej potrzeby? O! Dzięki. Jasne, nie ma sprawy. Nasze chłopaki to świetni artyści przyszłości. Gorący Josh wszędzie znajduje ogniste motywy. A zimny Filip podziwia piękno lodu. Hej, to mój obraz. Tylko patrzyłem. Wiesz co? Lepiej się odsunę od ciebie jak najdalej. Blokujesz moją wenę swoim zimnem. Ach, kontynuujemy. Tak, teraz czuję przepływ ognistej energii. Czy to dym? A, rozumiem. Lód i tak jest lepszy. Ups, zamroziłem farby. Gotowe. Juhu, gdzie są moje portrety? To surrealizm. Macie obsesję na punkcie swoich żywiołów. Ona nic nie kuma. To jest arcydzieło. Cóż, przed chłopakami jeszcze długa droga. Hej, przystojniaku. Czas umyć zęby. Gorący Josh przywykł do ognistego, rannego mycia. Nawet zęby myje Chili. Ale nie martw się. Josh jest ognioodporny. A zimny Filip zamienia swoją łazienkę w lodówkę każdego ranka. Dzięki temu będę młody i rześki o wiele dłużej. Proszek do zębów w formie lodu? Tylko zęby Filipa będą w stanie to przetrwać. Ups. To nic, to dla mnie dobre. Pora na jedzenie. Czas na obiad! Wszystko zjem pierwszy. Obiad! Obiad! Mama zrobiła obiad! Smacznego, chłopaki! Fe, brokuły! Czy to jakiś żart? Są bardzo dobre dla zdrowia. Jedzcie, a będziecie silni i zdrowi. Nie chcę tego jeść. Nie jest nawet gorące. Chłopcy mogą grymasić ile chcą, ale mama Alicja wie, jak skłonić ich do zdrowego jedzenia. Voilà! Teraz nigdzie nie pójdziecie. Filip, zamień się. Z przyjemnością. Ach, a jednak mają ze sobą coś wspólnego. A, a masz. Dlaczego zawsze wydajesz takie dziwne dźwięki? Nie, nie, nie. Nie poddam się tak łatwo. Mua-ha-ha-ha. Zaraz zobaczysz. To jeszcze nie koniec. Zemszczę się na tobie. I już nawet wiem jak. A, ale gorące! Przestań! Wygląda na to, że gorący Josh już nie gra fair.
Zasłużyłeś sobie. Nie relaksuj się, Josh. Zimny Filip też ma swoje sztuczki. O nie, nie mogę ruszyć rękoma. Od razu lepiej. Moje biedne palce. Co, nie spodziewałeś się tego, co? Biedny smok. Każdy z naszych chłopaków ma własne zwierzątko. Prosto do mety, węgielku. Spokojnie, dasz radę. Płomienny Josh uwielbia swoje rozżarzone węgielki. Już prawie jesteś, tak mamo? Już idę. Nigdzie nie idź, zaraz wrócę. Josh znów narobił bałaganu. Przeniósł nawet węgiel. Wszystko się tu pobrudzi. Lepiej to zabiorę. Moje węgielki! Węgielku, jak mogłeś mnie zostawić? Byłeś dla mnie jak brat. Nigdy cię nie zapomnę. A zimny Filip bardzo cieszy się na widok swoich kostek lodu. Pan i pani lodowie świetnie się bawią. Chyba ktoś ma tutaj coś do zrobienia. Brawo! Ale czegoś tu brakuje. Lampy! Gdzie jest Filip? A, jeszcze kostka lodu i będzie idealnie. Wspaniale! Wróciłem! O nie! Nie ma mojej lodowej rodzinki! Na pewno ktoś ich porwał! Hej, bracie! Jak wakacje? To była najlepsza podróż mojego życia! Spójrz na zdjęcia! Super, co? To ja na wulkanie Krakatoa? Nic specjalnego. A to lokalsi, którzy próbują mnie usmażyć. Nieźle. Ale moje wakacje były lepsze. Spójrz. To foka, Tobi. A z tymi kolesiami poszedłem na ryby. Nuda. Wow. A to Arcybald. Świetny z niego gość. Okej, niech będzie. Twoje wakacje były tak samo fajne jak moje. A może się zamienimy? Tak, to świetny pomysł. Do zobaczenia za miesiąc. Filip, Josh, do stołu. Brawo, chłopaki. Teraz jesteście o rok starsi. O nie, mama Alicja nie zauważyła, że pomieszała torty urodzinowe. Zabierz go. Nie znoszę niebieskiego. Spokojnie, zaraz to naprawię. Widzisz? I wszystko jest w porządku. Tak, od razu lepiej. Czas pomyśleć życzenie. Chwileczkę, zapalę tylko świeczki. Po co mają się palić? Filip, ty pierwszy! Chciałbym, żeby nastała epoka lodowcowa. A psi! Wybaczcie, to znów moja alergia na ogień. Tak, Filip, może pewnego dnia twoje życzenie się spełni. Josh, teraz twoja kolej. Chcę globalnego ocieplenia. Wow, najważniejsze, że nie było żadnych ofiar. Wszystkiego najlepszego! Wow, ale dziewczyna. Dobry wieczór. Hej, chłopaki, napij się mojego popisowego drinka. Wow, czy to prawdziwe płomienie? Nie będę tego pić. Lepiej napij się mojego. Nazywa się lodowy pocałunek. Wow, ale jak mam się go napić? To jakiś prank. Dziwni jesteście. To twoja wina. Dlaczego po mnie papugujesz? Cześć, mam dla ciebie najlepszego drinka. Jak zwykle. To ja ją pierwszy zobaczyłem. To nieprawda, Mikołaju. Rozwiążmy to jak mężczyźni. Chyba lód i ogień nigdy się nie dogadają. Rura przecieka. W piwnicy będzie powódź. Hej, Filip, Josh, szybko! Wołałaś nas, Kaja? Jak dobrze, że jesteście. Rura przecieka. Żaden problem. Zamrożę dziurę. A ja zespawam kolejną. Chyba działa. Zdolności tych chłopaków czasem się przydają. Wow! Świetny z was zespół. Nonsens. Zimno nigdy nie zaprzyjaźni się z ogniem. A jednak świetnie im poszło. Co? O nie,
bezużyteczne głupki. Ach, to Arwel. Kocham ją. A to mała Elsa. Jest 100 razy lepsza niż twoja Arwel. Co? Jak śmiesz? Twój mały sopel nie równa się do mojej pięknej, ognistej... Hej, Josh, jestem zajęty. Ciężko jest gorącemu Joshowi powstrzymać swoje pełne pasji i emocje. Ale zimny Filip zawsze wykazuje chłodny spokój. Nie ma nikogo lepszego od Arwel. Lodowa Elsa jest lepsza. Mam tego dosyć. Zrywam z tobą, Filip. Nie chcę cię więcej widzieć. Ups, chłopaki chyba dali się ponieść swojej walce fanów. Elsa wie, jak wszystko zamrażać. A moja Arwel może wszystko podpalić. Podobał wam się nasz challenge? Więc dajcie nam lajka, subskrybujcie i nie zapomnijcie kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!